Yo bro, how you do? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Testujemy najgłupsze, najgorsze, najdziwniejsze ćwiczenia z internetu. Te słynne memy internetowe, bo aż niewiarygodne. Jak się patrzy na niektóre ujęcia, niewiarygodne, że człowiek mógłby coś takiego zrobić. Są też ćwiczenia, z których ludzie się śmieją, a ja w nich widzę potencjał pewien. I dzisiejszy film będzie jakby takim podsumowaniem, zestawieniem tych ćwiczeń i wyrażę, do każdego ćwiczenia powiem jakby moją opinię, czy to jest według mnie ćwiczenie, które na cokolwiek wpływa, czy jest kompletną abstrakcją, czy cokolwiek możemy wynieść z danego dziwnego, głupiego ćwiczenia. Na starcie grubo, nie mam ręcznika, ale ziomek ciągnie z wyciągu, chyba trenuje, powiedziałbym, że trenuje szyję chyba, no bo nie trenuje szczęki, wiadomo, ale bierze sznur, linę w zęby i wyciąga ją szyją, skręcając głowę, także idziemy próbować. W tym warszawskim, ursynowskim Kalipso nie mam ręcznika, także muszę użyć papieru toaletowego. Mniej więcej linka na wysokości żuchwy, jeden niżej. O, no co ty, starczy? Powiem wam tak, nie jest to głupie ćwiczenie i dziwnie wygląda. Czuję się troszkę jak kretyn, jak je robię, ale bardzo dobrze wchodzi. Są to mięśnie, które normalnie nie są aktywowane. Jak ktoś chciałby sobie rzeczywiście wzmocnić szyję, trzeba uważać na te zęby, nie założyć zbyt dużego ciężaru i nie przegiąć właśnie, żeby niczego nie wyszarpać sobie z zębów. Ale ma to sens. Ja uważam, że ma to sens. Ćwiczenie numer 2 wygląda dziwnie. Normalne ćwiczenie, każdy z was to robił. Pewnie wygląda na przesadzone, lekko przesadzone, tak jakby no ziomek po prostu zbyt dużo energii w to wkładał, ale robimy tak, jak jest na filmach i oceniamy. Nie widzę w tym żadnego sensu. Spina się brzuch, nie lędźwia, tylko brzuch się spina, jak kontrujemy, jak chcemy, już wyrzucamy się do góry i chcemy wrócić na ziemię. Nie jest to szkodliwe, nie uważam, żeby to było szkodliwe. Można się zabić, można się wywalić, bo maszyna się podważa, jakby zablokować ją jakimś ciężarem miałoby to większe prawdopodobieństwo słuszności, tak? Jakby można by było powiedzieć, że ma to jakiś sens. Nie podoba mi się. Kolejne, trzecie ćwiczenie. Co to będzie teraz po kolei? To wygląda bardzo niebezpiecznie. Nawet nie wiem, czy tutaj jest taka maszyna, ale musimy znaleźć piłkę. Kurde, ale maszyna na filmie jest węższa, ma węższe rozstawienie, więc tam jest trochę łatwiej to zrobić. Tutaj muszę zrobić prawie szpagat. No ci powiem, czekaj. Koordynacyjnie jest to trudne. Nie jest to takie łatwe, żeby się skoordynować i zrobić to bryt. Także spróbuję zrobić takie szczere 10 powtórzeń. I nie ukrywam, że w ogóle robiąc sam ten ruch, czuję się trochę taki zażenowany. Że naprawdę, jak człowiek z boku nie wie, o co chodzi i patrzy, to naprawdę czuję zażenowanie. Wyszło, ale nie widzę w tym sensu. Jest to zbędne. Myślę, że dużo lepiej zrobić sobie na przykład, pokażę wam takie ćwiczenie. To jest to samo, to ćwiczenie, które widzieliście, to jest to samo. Jest dużo lepsze, bezpieczniejsze, to jest bez sensu. Nie zaliczam, jak na razie tylko pierwsze mi się podoba. Wydaje mi się, że nie potrafię tyle miłości w to włożyć, co ten człowiek z tego filmu. Nie jestem w stanie. Ćwiczenie bez sensu. Nic nie pracuje dobrze. Lepiej sobie zablokować po prostu tyłek i nie ruszać się zbędnie. Po prostu coś takiego. Wypiąć dupę do tyłu i ściągać. O. W taki sposób ściągać ramiona do dołu, plecy, łopatki i wtedy ćwiczycie najszersze grzbietu, tą dolną część pleców. Ale takie coś nie ma niestety sensu. Nadal pozostajemy przy pierwszym ćwiczeniu, które jest dobre, reszta out. Absurd, absurd. Pozwolę sobie powiedzieć, że tak zaryzykuję. Kulturystycznie nie, bo wiadomo, chociaż to jest izometria. Uznaję to ćwiczenie. Uważam, że takie ćwiczenie jest dobre na takie mocne dociążenie mięśnia, na takie mocne obciążenie łapy i że raz na jakiś czas wypada zrobić taką seryjkę. Uważam, że to jest w porządku. Patrzę na to kolejne ćwiczenie i tak sobie myślę, że całkiem śmiesznie to wygląda, ale naprawdę duże ciężary w łapie. To jest ziomek czy babeczka, nie wiem, no chyba ziomek, przymasowane trochę, ale duże ciężary trzyma w tych rękach. A tak wiesz. Bierzemy 14 w łapę i zobaczymy. Raz, dwa. Może do boksu? Może do jakichś walk, gdzie trzeba dynamikę trenować, bo czuję za każdym razem, kiedy wyrzucam hanta do góry, czuję, że tutaj jest takie przeciążenie mocne. Jest moment przeciążenia i później luźny wyrzut do góry. Ja bym to porównał do czegoś takiego, nie? Jak do skip bokserski chyba. Nie wiem, możecie w komentarzu napisać. W każdym razie nie jest to głupie. Uważam, że to jest dobre. To jest ok. Wytrzymałość, mobilność, eksplozywność ruchu. Tak. Ale no nie mogę, przecież on to tak lekko, tak... On to zrobił jeszcze szybciej, ale na tym to zostawimy. Kolejne ćwiczenie, ziomeczek sobie robi przysiady i te przysiady mocno ścina przy końcowej fazie. Jak wstaje, to bardzo szybko biodra eksplozywnie wypycha do przodu. Próbujemy. Może to są właśnie te ćwiczenia, które niektórym w łóżku się przydadzą, nie? Bo było parę takich, jak widzicie. Ale przy czymś takim czuję, na przykład, że bardzo mocno pośladek się spina. Czy ma sens? Nie wiem, ale czy jest głupie? Też żadne z ćwiczeń nie jest głupie, no. Jakby żadne ćwiczenia nie są głupie, tak samo. Po prostu jest to ruch, nie jest to typowe, standardowe ćwiczenie. Ale tutaj poczułem, że od tego wybicia takiego i zaciskania pośladków po prostu pracuje dupa. A więc tutaj mamy ziomeczka, który wisi na drążku, na maszynie, no po prostu ze sztangi sobie zwisa i wisi na jednej nodze do dołu głową, nie? Do góry nogami, przy czym unosi hantle w wiszeniu do góry. No to widzicie na ekranie, co robi. Idziemy robić, idziemy powtarzać i sprawdzać. O matko święta, ała! Patrzcie jaka łyda, prawie tak duża jak mój biceps. Słuchajcie, kończymy imprezę, zawijamy się. Takie krótkie podsumowanie, żebyście nie myśleli sobie. Te ćwiczenia nie są głupie. Uważam, że nie ma głupich ćwiczeń. Bądźmy otwarci, miejmy szeroko otwarte umysły. Tak samo jak w kalistenice możecie sobie urozmaicić te ćwiczenia i robić cokolwiek chcecie. Tak samo myślę, że możecie to robić z siłownią. Tylko że my mamy taki stereotypowy pogląd jakby widzimy coś, co rozumiemy, co widzieliśmy. Jeżeli czegoś nie znamy, ktoś używa ćwiczenia jakiejś maszyny inaczej niż ona, nie wiem, zostało powiedziane, że ona do tego służy, to od razu włącza nam się czerwona lampka i się śmiejemy. Niektóre ćwiczenia dzisiaj rzeczywiście były głupie, ale niektóre były takie, że nawet nie byłem w stanie ich powtórzyć i uważam, że wymagały dobrej koordynacji. I myślę, że niektórzy starsi panowie, co by się wydawało, że no może mylne, ale myślę, że oni wiedzą, co robią. Nie wszyscy, ale pamiętajcie, nie ma złego ćwiczenia, każdy ruch jest ćwiczeniem, tak? Są tylko ćwiczenia, które mogą być bardziej kontuzjogenne lub mniej i jeżeli chcemy uderzać w konkretne partie ciała, to wtedy to ma znaczenie, czy wykonujemy to ćwiczenie dobrze, ale każdy ruch to jest ćwiczenie, to jest taka najważniejszy wniosek z tego odcinka. Jeżeli chcecie, żebym przetestował więcej Fail Army, dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapę do góry, ja się stąd zawijam. Warszawę żegnam, wracam do Trójmiasta. Peace out, brother. Buziaczki. Dobranoc. Na razie.